Halo, hej, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rizena 3. Jakbyście nie wiedzieli, z miniaturki jest opis oczywiście z tytułu. Idziemy sobie do kopalni, robimy zadania i potem będzie coś jeszcze ciekawszego. Chociaż te zadania też mogą być ciekawe. Zobaczymy, co tu jest jeszcze do zrobienia. Ogólnie będę się trzymał prawej strony, z tobą już gadałem, z tobą też. Tutaj czy kradłem? Oto jest pytanie. Kradłem, dobrze. Wszystko jest w takim razie jak najlepszym porządku. Nie pisaliście w zasadzie nic takiego, jeżeli chodzi o... O jakieś rzeczy związane z małpami, z papugami, gdzieś wlecieć, gdzieś podlecieć. Tu na przykład jest taka półka. Tak się zastanawiam, czy tam by czegoś nie było i tam wyżej, ale może tam można wejść na przykład z drugiej strony. Także lecimy na razie dalej. Coś tam sobie będę zbierał po drodze. No i co, dzisiaj zamierzam troszeczkę przysiąść z nagrywaniem, troszeczkę zrobić zapasu. Ale tak czy siak, komentarze normalnie piszcie pod każdym filmem. To jest zwykły gnom pracujący. Tu jest szczur. Tutaj są jakieś diamenciki do zabrania, zarąbiście. Chociaż jeszcze raz sprawdźmy jedną rzecz. To będzie w łupie chyba. Kryształ. Kryształy są czymś innym. Dobra, ładny kryształ z Antigui. To jest coś innego, okej. Okay. Sakiewka z kryształami. To jest wartość 20. Mogę to otworzyć? O! Okej, bo to musi być magiczny kryształ. No dobra, to szukamy magicznego kryształu. Tutaj 116 mam i każdy jest warty 4. Także no z 500 golda za to będzie. Tutaj jest każdy warty 5. Też prawie 500, jest 95 nefrytu. No tak z 1000 tutaj złotych bym mógł z tego mieć. A mam mało teraz. Okej, to trzeba będzie inwestować. Trzeba będzie rzeczywiście zacząć sprzedawać te rzeczy wszystkie. Fajne ognisko. Ja nie wiem, czy dobrym pomysłem jest palenie ogniska takiego wielkiego w kopalni. Żeby jakieś, kurde, na gaz jakieś nie natrafili albo coś, wiecie. Żeby to nie wybuchło. Nie wiem, może się nie znam, nieważne. Może jest zimno po prostu, więc sobie kopią. Dobra, zobaczymy ile teraz złoża. Teraz powiem 10 chyba. 8, ok, czyli albo 5, albo 8 teraz. No Edu, ty jesteś na przykład. Yep, yep. Is there any way I can help you? Nope. No, do you want to keep chopping? Narobista maska, podobno nie da się jej mieć. Should I leave you alone? Yep, yep. Mountain is Granny Campo. And today we'll be serving crystal so lovely. Ja on dziwnie kopie. Słuchaj, nie wiem, kto ma lepszą animację. Ale dobra, to już się nie będziemy czepiać. Bo w sumie, jak już tam kiedyś przyszli specjaliści, znaczy w dobrym sensie, że wiedzą jak to się robi, to rzeczywiście ta animacja nie jest najgłupsza podobno. Ale dobra, nieważne. Wygląda dziwnie, bo się przyzwyczailiśmy do innych, no ale trudno. Co ty się tak skrywasz tutaj? What are you gathering? All dingy lying around is trick. When Kefkir gathers, he work less. Mhm. Trochę mi się to kojarzy z Gothiciem akurat. Tylko, że on cokolwiek robi tam, Alep chyba on siedział i nic nie robił, jak strażnik nie patrzył. Kradzież. No właśnie. When you say gathering, you don't happen to mean stealing. Kefkir not thief. We can never steal. Right. Only he who gathers much. A tu jest pewna nieścisłość. Big place on the other side. Gnomy właśnie zawsze mówiły. O, pierścień z złodzieja. Gnomy zawsze mówiły, że one zbierają właśnie, a już spotkałem wiele gnomów, które właśnie było po angielsku stealing i no, chyba nawet przetłumaczone normalnie na kradzież, że kradną i że jak nie jesteś przyłapany na kradzieży, to fajnie, nie? A właśnie w dwójce było zawsze też chyba, że one nie kradną właśnie, tylko po prostu zbierają rzeczy, nie? Że leżą gdzieś, no to sobie wziął i tyle. Co do you mean by other side? Place for gnu. When the great shadow takes them. You mean the underworld? Yep. No gnu wants to be poor for eternity. Here. Take gold. Homie should collect for other side too. Jedna sztuka, zawsze coś, ale to co? Tobie nie mogę pomóc jakoś. Dobra, zbiera. No to szukamy dalej, szybciutko. W miarę, bo zastanawiam się, ile mi zajmie jeszcze ogarnianie tej nowej rangi. Bo to tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, będziemy się starać robić. Gdzieś tutaj dochodzę w jakieś miejsca. Tu mam X. Ja sobie właśnie Ramiego zaznaczyłem, ale on jest gdzieś w kopalni, także
To nie będzie takie proste. Zobaczmy, co jest tutaj. Cały czas się trzymam prawej strony. Aha, i wyszedłem, czyli teraz by wypadało iść nie na dół, znaczy nie tutaj właśnie do góry. Tylko moment. Tu jest to wielkie ognisko, czyli powinienem zejść na dół. No tak, chyba dobrze. Szczur, uważaj. Za tobą. Kurde, uratowałem mu życie. No to może od lewej teraz będziemy chodzić. Tutaj ktoś jest tak samo. Vega. Are you talking to me? What? No. Oh shit, homie. Get here no more gumbo. Steal shiny stones. And when Vega no deliver shiny stones, Valamir nasty. Tell Valamir that Kefkir stole from you. Homie Gaga? Valamir not care about no problem. Always say more crystals. Stupid homie. Without his crystal, Vega has big problem. Five missing for next delivery. No dobra, to mogę mu to dać. Ale? If you want my help with this, it's gonna cost you. What? If I help you, I expect you to pay me for it. Vega compo? Friendship won't pay for shit. I'm sure you can scrape together something for me. Okay. Vega dip it go for shit. Złoto, tylko oni zawsze nie mają zbyt dużo złota. Co to w ogóle? How much does this mine produce? Lots. It's good mine. Vega not know exact number, but Kaban is stubborn. No give away treasure for free. If all GNU help, we make next delivery for sure. Good for Magic Man and good for GNU. Okay, dobra, daję ci te 5 kryształów. No masz. Tantan, homie. Is granny fair? Chwała jest. And what about my reward? Yip, yip. Vega had honor, give it honor for homie. Kurde, wiedziałem, nie? Ale dobra. Ej, ale w sumie, moment. 5 kryształów, okej, okay, dobra, czyli po 4 sztuki złota. A normalnie one czasem 4 nie kosztują, każdy jeden? Jakoś tak chyba normalnie to wyszło, nie wiem. Dobra, tego mamy załatwionego. Czyli no, pomagamy, jest okej. Okay. Tu jest gnom. Ty czemu nie pracujesz? Faris mógł mnie przysłać, ale ja mu pomagać. No ale dobra, niech będzie, że Valamir. Valamir nasty. Valamir always roaring. Valamir crapper. Valamir and Faris never listen to Panu. When he warned of Gozo in Kava. Are you talking about monsters in the mine? Yep, yep. Gozo murks all gnu when not ato ato. O mój Boże. Nie widzę tu żadnych pozorów. Nie widzę żadnych monstrów tutaj. Ach. Banu nie widzi nic, ale tu jest. Skraczuje na rock. Bardzo blisko. Homie musi spojrzeć wokół. Nie, może ktoś kopie po prostu. A gdzie jest Rami jeszcze? Rami? Rami jest curious, Gnu. Prawdopodobnie hiding at bottom of mountain. What can I do to make you use the pickaxe? Banu haka when noise gone. No dobra, to sprawdzę to. Na razie tyle. No ale gdzie to jest, nie? Tam trzeba gdzieś schodzić niżej? Bo też nie chciałbym tak zbaczać całkiem z drogi. Szur, uważaj! Za tobą! Przepraszam. Chyba się nic nie stało. No tak, bo tutaj można zaatakować kilku naraz, ja rozumiem, no ale kurczę. Nie gnoma. Szczur to jest... W sumie szczur pewnie ma podobną rangę, bo oni się nie biją między sobą, czyli to nie jest traktowane jako potwór. No ale też niejako tutaj jakby... No osoba. Osoba, nie osoba, gnom, nie wiem. Cokolwiek. Dobra, kopmy tutaj kolejną ósemkę. No tam chyba szczur przebiegł po prawej, nie wiem czy widzieliście. Albo mam już o mamę, nie? Te szczury wszędzie widzę. Nie, jest! O ty chamie. Myk! Niespodzianka. Dobra. Aha, i tu się wychodzi do góry, czyli ostatecznie muszę zejść na dół. Jaka ta kopalnia jest fajna, kurde, jak tu jest zarąbiście, po prostu mógłbym tutaj... Jakby był Risen 4, to niech go zrobią w kopalniach cały czas.
sobie łaził, tu słychać jakieś stukanie, tutaj coś się pali. Ale też będą szyby niebezpieczniejsze, gdzie trzeba będzie zabijać potwory i demony. Nie no, nie, po prostu mi się strasznie podoba. Widziałem, że w komentarzach też był pozytywny odzew co do tej kopalni. Więc naprawdę spoko. Dobra. No to tutaj, stąd... Kolapso! A nie, nie wiem co to się stało. Bij tam Edwarda, nie coś gadasz. Ej, co jest? A, myślałem, że on nie żyje, bo nie mogłem go uderzyć. Dobra, nieważne. Brawa mi biją, elegancko. Gruczoły jadowe, żarłoczny skalny pająk. No dobrze, no to się nam otworzyło, jest jakaś akcja, zwrot akcji. No, dawaj, spadaj stąd. Tam ludzie w ogóle są, motherfucka, kurde. Co tu się dzieje? Jeszcze jest pajęczy pomiot 0 na 1. Aha, to jest coś tutaj. O, halo. Kusza, pyk. Paskudna niespodzianka. Nie, no fajnie było. Krótkie, ale fajne. Gniazdo właśnie. No i takie, takie coś. Risen 4 w kopalniach. Elegancion. Dawaj tutaj następny. A już zwykły skalny. Nie do zadania. Ale okej, zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Jakieś skarby powinny być. O kurde. Coś mu się porąbało. Pięknie, dobre combo, Edward. Wow, to już... uszy w ogóle. Troszkę schudł, tak wisząc. Wow, tego jest więcej. Ale są też tutaj złoża kryształu, także gnomy będą musiały tutaj oczyścić. I rozpocząć, kurczę, kopanie dalej. Edward chyba nie lubi pająków, tak ich wyzywa teraz strasznie. O! Ciekawe, że tego gnoma nie zażarły. Ani nic. A to jest ten chyba zaginiony. Oko pająka, pierścień. Zaraz zobaczę. Właśnie, pierścień złodzieja tak samo jakieś. Zobaczmy, co to jest. Sprzęt, pierścień złodzieja. Kradzież, otwieranie i wizja. Po 5. Oko pająka, wudu i ten. Tak sobie patrzę. A to ja nie miałem żadnego pierścienia na złodziejstwo, czyli spoko. Złotousty, zastraszanie. No tak może zostać, niech będzie. W sumie powinienem nosić rzeczy cały czas. Nie złodziejskie, chociaż kradzież kieszonkowa... Nie, bo kradzież zawsze można gdzieś tam okraść jakąś osobę. A czasem jest tak, że tylko przez chwilę mamy opcję właśnie zastraszenia albo... O, zastraszanie 10. O, zastraszanie złotousty 10. Pyk. Elegancko. Kolczyk. Łotra to nie. Złotousty to mogłoby być złotousty. Tu jest zastraszanie 10 i zastraszanie 5, czyli... Albo to, albo to. Może złotoustego damy, żeby coś tam lepiej powiedzieć. I pierścień mam. Złotousty i zastraszanie po 5. Zobaczmy, czy coś lepszego może się da. Zastraszanie 10, twardziel 5. Do tego zastraszania to bym troszeczkę więcej mógł mieć. No dobra. I teraz to wygląda tak. Po 70, perfekcja. A gdy będę miał jakąś skrzynię, na której nie będę mógł otworzyć, bo będzie tam na 110, to sobie wtedy pozmieniam. No inaczej bym tu już nie wszedł. No, homie. Rami Araferis came up. Right. So you don't want to grow roots here. No dobra, na razie chodź. Yes, I'll take you to Faris's camp. You don't have to keep repeating it. Famo, Ramis. Dobra, dobra. A gdzie to jest właśnie, jeszcze mi powiedz? Boże, co on gada? Aha, po prostu u góry. Dobra, dobra. No to chodź. Oni są naprawdę wolniejsi? Nie. Okej, tak sobie powiedział. Tu leży jakaś pochodnia.
Ale serio, ale nie da się jej podnieść. Powinno się to spłonąć, ta pajęczyna, czy coś. W sumie, jak się zachowuje pajęczyna w kontakcie z ogniem? Nigdy nie paliłem pajęczyn. Tak się zastanawiam, czy się tak po prostu znika, czy zaczyna płonąć. Żadne gemo. No dobra, weź sobie gemo. No i nie wiem, co on zrobił, nic. Dobra, nieważne. Jesteśmy tutaj. I tutaj, szczerze powiedziawszy, to chyba już nie ma nic. Zwiedziłem właśnie całą kopalnię. Całą tę piękną kopalnię udało się zwiedzić. Zaraz zobaczę jeszcze w dzienniku, czy nie ma jakichś rzeczy. Jakichś zadań, ale myślę, że spoko. Konkretnie. Niby, że tu zrozumiałem go, tak? Pójdziemy dłuższą drogą. Aha, rozumiem. Czyli musimy iść nie tutaj, tylko tutaj. Wyjdziemy z drugiej strony, bo ten Faris to tam siedzi. O, tam, a my pójdziemy z drugiej. Dobra, rozumiem. Spoko, ogarnąłem. Wow. Dobra. No, chcę chyba całkiem uciec czy coś. Nie chcę już kopać. Ciekawe jak... Na razie to jeszcze nie widać żadnego klifu. Troszkę za wcześnie to striggerowało. O, tutaj ładnie. To tutaj musimy iść? Myślałem, że chcesz Farisa ominąć. Zapisałem jak coś, ale tam już... Może trzeba z nim pogadać po prostu. No nie, dobra, jest git. No i Faris. About your colleagues down here. I found Rami. He discovered a breach in the Jaka kamera w ogóle, patrzcie co się dzieje. He discovered a large spider cave there. Crapper, hope he not get too scared. He's doing fine. Miss Myla, then Rami work again soon in cave. Okej, okay, dalej. No do require. Nie potrzebuje pomocy. Okej, okay, rozmawiałem z Vegą. He's got no more problems. Nie ma już kłopotów. Problemem banu się zająłem. I Kefkir ciężko pracuje. No i wszyscy. I've taken care of all the gnomes in the mine. Homie Harpo, then homie Kompo from Gunu. You are now good friend. Homie speak to Guardian Valimir? No, not yet. Then homie must speak to him about. No jasne, że mu powiem, muszę mieć ten raport. Jakieś zadanka jeszcze? Dużo, dobra, już zrobiłem wystarczająco. Pewnie ma rutynę i poszedł sobie na zewnątrz. To akurat i tak, ja też będę wychodził na zewnątrz. To znaczy w sumie tam mam teleporty, także nie muszę. Wystarczy, że wcisnę mapkę. Gdzie ty jesteś? Jesteś, dobra. Co tam mi możesz zraportować? No, że wszystko jest w porządku teraz, bo ogarnąłem oczywiście. I've taken care of your mine. That's just as well. Here, take this gold. Goes to show that hard work pays. And now, forward march. Zastraszanie 100. Ale... Moment, moment. Taranis. Chyba rozumiem. A nie, raport z kopalni. Tutaj jest. Magnus Serzem złożył raport o stanie kopalni Taranis. Podobno, dobra, 4 duże złoża kryształów. To... Okej, no i umieśćmy na przykład na mapie ten znacznik. Tu jest jeszcze X, tutaj 2. Czekajcie. Raz, dwa. 4 miały być duże złoża. No rozumiem, że tutaj. I co? Hello? No nie wiem, ale może to już mi tego X-a odznaczyło. Tu jest kopalnia, aha, to się tak idzie, dobra. To tak czy siak, zróbmy sobie coś takiego.
O, tu jest też kopalnia, ale stąd sobie przelecę, znaczy przejdę na tę wyspę, bo tak jak obiecałem, kopalniami może się zajmiemy jeszcze w następnym odcinku. Dobra, nie w tę stronę. A ja sobie muszę zwiedzić tę wyspę, zobaczyć co tam się święci. Gdzie ta księga zła się podziała. A, pewnie będzie jakiś potwór większy do zabicia i tyle. Kurde, no strzała, taki ścierwojad, pięknie. Sobie chyba możemy przepłynąć. I co? I potem na Antiguę. Podobno mam wziąć Smutasa, z tego co pamiętam, z komentarzy na Antiguę. A tutaj to w ogóle powinienem chodzić z Horasem, bo rzeczywiście... No, łowca demonów, okej, nie znasz tutaj terenów i tak dalej. Horas prędzej coś tam może ogarnąć. I prędzej się przyda, no może coś tam, jakieś zadanie chyba jest z nim w ogóle. Także spoko. Dobra, zbijmy sobie tego gnoma. Boże, golema. Chodź tu. Dobrze. Lewiatan. Moment. Muszę go silniejszym uderzyć. Oj. A, teraz to już zginie. Dobra. Jest moment, jak tu się... Pewnie tak trzeba naokoło i u góry, albo do jaskini. No nie wiem, dobra, zobaczmy najpierw tutaj. Jeżeli sobie tak przejdę. Więcej akcji tutaj w tym odcinku troszeczkę. Jeszcze jest czas, mam nadzieję, że też zdążę, nie? Bo tu może, kurde, będzie trzeba... Nie wiadomo, gdzie przejść. O, smoczy zębacz. Halo. Silny jest. Ale zginął. Flotsam. Looks like someone's already been here. A couple of tracks lead up the hill. Czyli jednak dobrze poszedłem. Chyba. A, ślady są faktycznie. Ktoś tu przypłynął, ale co, zresztą z tą książką? Czy może to jest jakiś... Może książka była w jaskini? O, hello, kaczki. Co? Oh, shiver me timbers. Yet another figment. And an evil smelling one too. Figment? The thing can even talk. These critters are becoming ever more resourceful. Right. If you say so. Damn right I'm saying so. Interested in bartering? Okay. Right. What the fuck do you want to exchange? Well, what? Why should I swap anything with you? Bartering was your idea. Oh yes, so it was. Well, I'll give you 200 gold for a bottle of booze and some provisions. You fucking crazy. Okay, 300 gold. But I want the stuff immediately. Do you hear? Immediately. No okej. There you go. Znaczy, może mnie oszukać, ale to tam go zabije najwyżej. And here's your gold. Ej, rzeczywiście. Idiot. Old Brian has ripped you off nicely there. O co chodzi? Yeah, you just keep believing that. Co to ma być? Książkę dawaj. Do you happen to have a book by any chance? A book? Yes, of course. Found it on the beach while rummaging through the flotsam. You can find all kinds of things in the flotsam. Rumu za książkę? I give you some rum for the book. I don't drink rum. No, sir, Brian doesn't drink. But don't think you'll get it cheap. I'll swap the book for rum. 300 zł? A few mussels. O kurczę. Yes, I want 3 squidgy mussels. Mogę mieć. Fresh from the beach. Okej. Agreed. Okej, gdzie znajdę wulchne manże? Just walk along the beach on the small island and... But don't snack on those mussels, mind. Dlaczego tutaj jesteś? Stranded on this foot. Utknął, okej. The captain simply threw me overboard. I only survived because I was able to collect rainwater in my boots. Really doesn't taste very good. What the fuck? You do know that the Tyrannus Harbor isn't far from here. What? There's a harbor not far from here. I'd have to swim. I'll never swim again. And besides, I don't want a harbor. I want a cave. No, jaskinia jest też blisko. A cold cave, just for me. Okej. Good. But make sure it's chłodna i niezamieszkana. No to trzeba będzie tam pójść i pozabijać. Dobra. Co byś mi dał, gdybym znalazł grotę? When I was stranded here,
I found this thing. I'll give it to you if I never have to see the sun again. Co? Jaką rzecz? Dlaczego cię ze statku wyrzucono? Bałagan. What did you do? I robbed the captain long before we reached. Świetny pomysł. Of course he noticed him. Lojalna załoga. I had to walk the plank. Then I woke up here. Aha, no dobra. Co ty robisz? To bym ci jeszcze ograbił chętnie, tylko gdybyś tak zechciał na przykład się odwrócić. O. Coś w tym rodzaju. Jestem w stanie teraz ogarnąć. Tak i tak. No i tylko mi opieprzył za skradanie. Dobra. Wyżej sobie jeszcze na chwilkę wejdę. Tak zobaczyć się go. Wow. Ej. To jest, że nad tym? Ja tego nie widziałem nigdy, że nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją nad tymi wirami na mapie. Ładne to nawet. Ładne, dobra. No musi coś tu być, skoro się idzie tak daleko. Aha, pancerniki. No jakieś kości, może jakiś artefakt być. Sukiewka ze złotem. Coś koło tego złota leży w krzakach. Nóż do rzucania. No nie, nic takiego bardzo ciekawego. No ale dobra, warto było sprawdzić. Okej, no jaskinia jest tutaj pode mną. Gdyby dobrze poszło i bym tutaj mógł zeskoczyć, to by było szybciej. Tylko tak, żeby się mniej więcej nie zabić. O, myślę, że tu się zsunę, będzie git. O nie! Pff. O! Spoko. Akurat trafiłem na jakieś takie fajne miejsce. Kilka sakiewek. Tu kolejna. O, zaskoczył tu, brawo. No i teraz też muszę. Teraz nie widzę nic. Teraz też muszę jakoś zeskoczyć, ale żeby się nie zabić. O, dobra. O, to życie mi się wolno ładuje. Dobra, i tutaj już powinno być na lajcie. A, okej. To nie! Spokojnie. Najpierw piaskowe diabły, żeby mi nie przeszkadzały w głównej walce. Oj, pudło. Oj! Zapominam, że nie mogę. Jak już spudłuję, to już nie mogę uderzać. Trzeba się odsunąć wtedy. Dobra. Edward gdzieś tam se pewnie zaraz dojdzie do mnie, także spoko. Dobra, idzie ta jaskinia? A dobrze, jeszcze troszeczkę dalej. Przy okazji trzeba zbierać te pulchne małże. Nie wiem, czy to jest na przykład to. Zwykły małż. Ja tam opening jakiś czas temu robiłem, ale. Ale myślę, że zwykłe małże bym miał, czyli że to chodzi o jakieś inne widocznie. No nie, Jezus. Czemu do niego się nie przykleił? O! Jestem bliski śmierci? To nic? No serio, tak do mnie doskoczył po uniku. What the fuck? Dobra, wiem, mogłem się uleczyć rumem, ale stwierdziłem, a zabiję go przecież zaraz chyba, nie? What the fuck? Trzeba uważać. O, jest Edward, tak samo przyszedł, pięknie. Dobra, doleczymy się. To jest może pulchny? Nie, też zwykły. Kurczę, no to gdzie on to niby znalazł na tej plaży? Pewnie z tamtej strony, gdzieś po jego stronie, przy statku. A tutaj mamy kawę. Kawę. Szczury. Widzicie? Wielkie szczury. Okej, 4. Ma być niby. Zaraz się tu wrócę i to oporządzę. Jeszcze jeden. Co to? Przesiąknięty krwią materiał? Zaraz, to jest jakiś artefakt? Przepraszam bardzo. Tak. Odporność na magię +10. Szczerze mówiąc, sporo mam tych artefaktów już.
No, trochę jeszcze też się zostało, ale... No, ale nieźle, nieźle. Dobra, zobaczmy, co jest. Ej, kurde, nie zdążę normalnie zaraz zrobić tej rangi. Chyba w następnym odcinku to pociągnę, bo ta księga zła tutaj... No, długo to trwa. Jakaś skrzynka. Fajne ma tu miejsce w sumie. Znaczy, chillowo, ja to bym poszedł do portu, ale gość jest nieco świrnięty, więc... Ciężko powiedzieć, czy długo tutaj przeżyje, czy nie. Serio, tu jest dziennik, który mówi o czymś, co jest tam kawałek dalej w jaskini? Okej. Okay. Niech będzie. Dobra, teraz muszę chyba na piechtę wrócić. Którędy będzie szybciej. Tutaj wodą chyba będzie szybciej. A i tak mniej więcej będę też na dole. Zobaczę sobie, czy nie ma tych przesiąkniętych... Przesiąkniętych, Boże. No, tych małży. Jest sporo tutaj jakichś trupów i sakiew ze złotem. Strasznie dużo na brzeg chyba tutaj było wyrzucanych ludzi. Nie wiem. Chociaż na brzeg, no, to dość wysoko, to te fale musiałyby ich naprawdę wyrzucić mocno. A, dobra, tu jest taka mała wysepka. To jest ogólnie duża wyspa, tu jest jeszcze mała wysepka, gdzie... O, właśnie. Jest małż, ale nie pulchny. Kolejny trup z złotem i z sakwą. To tak chyba, kurde, kopiuj w klej zrobili, tak mi się wydaje. Albo może faktycznie nie miałem małży, tak teraz myślę. Może wystarczy cztery zwykłe, ale tego nie miałem, a tutaj teraz właśnie znalazłem kilka. Tu jest jeszcze jedna. No, pulchne to one nie są, przynajmniej nie są tak podpisane. Ważne, żeby ich nie jeść. No to ważne, żeby ich nie otwierać po prostu. Takie mam wrażenie. Tu jest co prawda jeszcze jedna wysepka, taka malutka. Ale nie wiem, czy coś tutaj jest. No jest, jeszcze jedna. A, okej, pulchna rzeczywiście. No shit. No to mnie teraz, kurczę, to troszeczkę... Troszeczkę mnie to tutaj zmyliło. A tam nie było żadnej, tu jest tylko jedna. Jeszcze dwie. Pieprzone małże. To jest zwykła. Do dnia pierdziele. Serio? Teraz, kurde, nie znajdę tego nigdy. Jaki potwór. Ej, no. Tam nie ma. Tutaj już nie ma. Stamtąd przypłynąłem. Tu już się idzie do niego do góry. Skąd ja ci wezmę te pulchne małże, gościu? Tu jest jakaś. No ale zwykłe, no wiadomo. Zwykłe tutaj wszędzie też będą. O, jest jedna, dobra. No jeszcze jedna, fuck. Aha, dobra, może będę miał zaznaczone to. Bo tak, tak, też tak głupio troszeczkę. Taranis z jakiś... Nie, to będzie do Kalador, Nowa Ranga, Polowanie Czarownice, Zaginiony Ładunek, Dźwięk Morza. Okej. Okay. Dobra, przejdziemy się w takim razie. Nie, tak troszkę myląco chyba to powiedział, bo wydaje mi się, że mówił... Że na wysepce, na wyspie coś takiego, no to bym dał, że tu jedna i tam dwie, i tyle. No ale jedna jest całkiem z drugiej strony. A ja tutaj nie mogę kompletnie. Okej, okay. Nagle teraz mogę strasznie długo biec. O, teraz się zmęczył. Nie mogłem podbiec właśnie, cały czas się męczyłem, a teraz już jakoś biegnę. Dobra, no to bierzemy to i spadamy. Kurde, to patrzcie, jakbym szedł w drugą stronę, to bym zaoszczędził czasu tak naprawdę. Przeszedłbym tędy, wziąłbym małże, o ile bym ją zauważył. To jest chyba ta. Okej. Okay. Chwała 11. Możesz zwiększyć wartość cwaniactwa, wytrzymałości. Elegancją. No i wracamy. Dobrze, także tak jak mówię, piszcie komentarze. Normalnie w tym odcinku. Ja sobie dogram jeszcze coś na weekend, tak czy siak. Ale to prawdopodobnie no, w następnym odcinku będę robił dalej rangę, czyli druga księga, znaczy kolejna księga zła do znalezienia. I co? I dopiero pewnie w następnym gdzieś tam będziemy robić dalsze zadania, ale tak czy siak mówię, piszcie, ja sobie to potem z wszystkich trzech, czy tam dwóch, zależy ile zrobię odcinków, podsumuję te rady, posprawdzam i gdzieś tam już któryś kolejny nagram już tak normalnie. Znaczy, no to wiadomo, tam na przykład w tym odcinku zbyt dużo rad nie było, no ale okej, okay, jakoś sobie też poradzę bez rad tak naprawdę, bo to wiadomo, że gdzieś tam muszę iść coś robić. Proszę, dawaj książkę.
Nothing. All right, here. I mam, dobra, księga zła. I teraz znalazłem do ciebie grotę. You have? Here. I see. Przewijam, no bo wiadomo, o co chodzi. Szczury zabiłem i tak dalej. You eat? Of course. And since you help me, you won't go empty. Additionally, I'll make you my first officer. I'd rather not. No i zarobiście, i w sumie tyle. No i to by było na tyle. Ja sobie powrócę na statek. Kloców ma coś. Kloców, boże. Okej. To porozmawiam tutaj. That's right, little one. The shadows stop at nothing. Na murzyny były. I'm working on it. Don't worry. Everything will be fine. Soon. Bonehead! Squawk! Note to self. I'm talking to a parrot. Squawk! Isn't it about time you inspected your crew? Go, Shave! Fuck! Isn't it about time you inspect... So gnomes are part of our crew now, are they? Jak mi każe gadać, no to chciałem chociaż z nim pogadać. Ale pogadam też ze wszystkimi, ale to w następnym odcinku. Mhm. W sumie go nie zapytałem chyba o to. The mages are powerful and have built a substantial base here. And they are pursuing the wrong objectives. They haven't really understood the dangers and will perish like all the others. Kurde, to były takie dość mocne słowa. Dobrze, pogadam, ale to w następnym odcinku, a wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawiajcie coś po sobie, zostawiajcie komentarze. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.